Can't believe I'm here again. I gave him my all, I gave him my heart, but to what end? Now I have to tell my friends, you're not who I thought, I'm not who you want once again. One day you're here, saying what I wanna hear. The next you disappear, doing God knows what with God knows. Kochani, kochani, witam serdecznie, witam się z Wami cieplutko. No tak to można pracować. Ja dzisiaj mam szereg spotkań, także słuchajcie, dzisiaj również zaczynam pierwszy dzień diety. I zobaczcie, zrobiłam sobie tutaj czarną kawkę. Tutaj już mam wodę z cytryną, z wyciśniętą cytryną. No i słuchajcie, zaczynamy dzisiaj. No miejsce dowodzenia coraz bardziej mi się podoba i ten stolik naprawdę wygląda tak fajnie, więc chyba zostawię tak i już nic z nim nie będziemy robić. A tutaj pali się świeczka Triwi, którą Wam ostatnio polecałam. Świeczka z Action i naprawdę strzela. Nie wiem, czy usłyszycie. No chyba słyszycie. Także ja rozpoczynam dzień. Tutaj też przyniosłam sobie krzesło. To jest takie czarne krzesło. My je kiedyś mieliśmy u nas przy stole w jadalni. Położyłam kocyk, no i myślę, że kącik zaczyna mi się już coraz bardziej podobać. Uważam, że to był świetny pomysł z tym stolikiem tutaj. Hejka, hejka, jesteśmy w Białymstoku. Czekamy właśnie na Bolta. Mama jeszcze w międzyczasie wzięła rozkład jazdy do Tykocina. Dobra, także nasz Bolt już jest, więc lecimy. Dzisiaj mamy dzień we dwie w galerii. Tak, nasz dzień. I na kawkę sobie pójdziemy, także fajnie będziemy dziś spędzać czas. Z mamą sobie też na kawkę. Słuchajcie, mam czarną kawę, no bo wiecie jak to jest, jak na dietce, ale zaraz zobaczycie co ja tu mam. Ja wzięłam ze sobą z domu erytrytol, bo czarna kawa z erytrytolem to moja ulubiona. Dostałyśmy tutaj też takie ciasteczka z wróżbą. Zobaczcie, wyglądają tak, ciasteczko szczęścia. Także zaraz sobie otworzymy. Ja swoje oczywiście dam mamie, ale wróżba jest tutaj najważniejsza. Jesteśmy w ogóle u lodziarzy tutaj w galerii Jurowiecka. Tak więc kochani, trzeba sobie jakoś radzić. Jest kawa, jest serek wiejski i są pomarańcze. She wanna know me, I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be, baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Dzień dobry kochani, witam się z Wami z kawką i z wodą. Właśnie umyłam sobie włosy, mam troszeczkę nowości, tutaj Milka właśnie zjadła swoje śniadanko. Ona skacze, słuchajcie, jak taka mała koza do góry, taka mała szalona kózka. Także piję kawkę, piję wodę, umyłam sobie włoski, ogarniam się, mam Wam troszeczkę rzeczy do pokazania i kosmetycznych, i trochę nowości. Porozmawiamy sobie o diecie i o jeszcze innych sprawach, także zaczynamy kolejny dzień. Since I lost you, I've been high. Think you saw me with your friends last night. Yeah, I think it was you. Such a tragedy. Czemu ja na to nie wpadłam wcześniej? Postawiłam sobie statyw tutaj na stoliku, nie muszę trzymać aparatu i powiem Wam, że ja mam taki malutki statyw, taki trochę selfie stick i zazwyczaj właśnie na nim trzymam swój aparat i czemu ja wcześniej nie wpadłam na to, żeby
mieć tutaj biurko. Nie wiem, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Naprawdę teraz moja praca, spotkania, jedno biurko, a ułatwiło mi tyle. No, bardzo, 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 bardzo się cieszę. Słuchajcie, dobrze, lecimy dalej z tym vlogiem. Zapewne będzie długi, bo teraz też na takie dłuższe vlogi się nastawiam. Tutaj oczywiście wiecie, że jestem już na diecie, to już o tym cały czas Wam wspominam. Akurat lecą powiadomienia, bo tutaj wysyłamy sobie z dziewczynami, motywujemy się, wysyłamy sobie zdjęcia posiłków, przekąsek, także cały czas gdzieś tam mój telefon pika. Natomiast to będzie długi vlog, bo też takie miałam założenie, że vlogi będą się pojawiać rzadziej, ale będą dłuższe, więc dzisiaj jeszcze w tym vlogu trochę rzeczy na pewno zobaczycie. Wczoraj też jak byłyśmy z mamą na zakupach, odwiedziłam moją Kasię. Kasia zrobiła mi pazurki, skróciłyśmy, bo słuchajcie, już one były naprawdę takie długie, te moje paznokcie. No i mówię tak, ostatnio miałam czerwone, ostatnio miałam jakieś ciemne. Mówię, Kasia, może French, skróćmy, zróbmy kwadraty, takie króciutkie, estetyczne, bo one naprawdę w piorunującym tempie u mnie rosną. Ja się śmieję, że to też zasługa Omegi. A swoją drogą, jeżeli chodzi o Omegę, to wiecie, że teraz mam 4 tygodnie przerwy od Omegi. Wracając do paznokci, Kasia mówi, zróbmy baby boomer i jest kwadracik. Ostatnio też był kwadracik i super się czuję. Przepiękne, estetyczne, delikatne. Bardzo dawno nie miałam baby boomera, bardzo dawno nie miałam, więc tym bardziej się cieszę. Od razu ta rączka tak ładnie, schludnie wygląda. Z informacji, Nelcia dzisiaj jest w domku, już jest w domku, dlatego, że dzisiaj w przedszkolu był Dzień Babci i Dzień Dziadka. Były występy, były prezenty, była świetna uroczystość. No i pojechał oczywiście dziadek Nelci, mój teść, moi rodzice, wszyscy razem. No i oczywiście Nel już po występie wróciła do domku, teraz poszła do moich rodziców, sobie tam z moją mamą pił herbatkę. Także taki dzisiaj też miała fajny dzień, więc jest ze mną, pewnie później będzie Wam chciała pokazać swoje książeczki, bo kupiła mi książeczki, wróciła u nas znowu Kicia Kocia. Jak była malutka, jej czytałam, teraz jak już jest starsza, chce sama opowiadać, co widzi na obrazkach, więc wczoraj też kupiłam jej Kicie Kocie, ale to pewnie będzie chciała Wam też sama pokazać. Pokażę Wam też, bo wczoraj byłyśmy z mamą już na sam koniec naszego wczorajszego dnia w sklepie, takim zoologicznym sklepie dla zwierząt i tam pani poradziła nam, doradziła nam, jaki fajny pokarm kupić Milce, i mokry, i suchy. Dużo nam opowiadała, pokazała nam z różnych półek cenowych. Zdecydowałyśmy się na ten. Zaraz Wam pokażę. No i pani wtedy pierwszy komplement, jeżeli chodzi o te perfumy Elisab, które uwielbiam, Girl of Now. I wczoraj zdobyłam pierwszy komplement. Rozmawiałyśmy z panią, na koniec naszej rozmowy pani się mnie zapytała, czym pani tak pięknie pachnie, i była tak zawstydzona. Mówi, przepraszam, że ja pytam, może nie powinna, może to nie eleganckie, niekulturalne. Ja mówię, pyta pani, to jest bardzo, bardzo miłe. Już spieszę donieść, czym pachnę. Słuchajcie, no te perfumy to jest po prostu sztos. To jest taki słodziak, ale taki też sensualny. Prażony migdał, wanilia i taka ostrość. No mega kobiecy zapach. Także wczoraj pachniałam Girl of Now. Pierwszy komplement tych perfum. Dla mnie takie ciepłe, utulające, soczyste. Przepiękne, przepiękne. Do tego mają przepiękny flakonik. A czym dzisiaj pachnę? A dzisiaj, słuchajcie, po domu pachnę sobie Brazilian Crush. To jest ta Cheriosa, numerek 68. Mamy tutaj Pink Dragon Fruit, Jasmine, ale powiem Wam, Jaśmin, że ojej, te perfumy mają coś w sobie. Z Baccarat Rouge i z Barbery Hair. Nie wiem, jeżeli znacie, to może troszeczkę domyślicie się, jak one pachną. Pachną przepięknie, także psiknę się raz jeszcze i słuchajcie, lecimy. Lecimy dalej z tym dniem. No i oczywiście jeszcze musi być szybciutkie info pogodowe. Chwyciłam już statyw w swoją dłoń, także jeżeli chodzi o informacje pogodowe, jest przepięknie. Mróz jest po prostu jak ta lala, jest mega mróz, ale od rana świeci piękne słońce i normalnie Wam powiem, że taka energia, że ja zawsze Wam powtarzam, że ja działam na baterie słoneczne. Autentycznie, ja jestem osobą, która działa po prostu na baterie słoneczne. Mnie słońce ładuje i nic mi więcej po prostu do szczęścia nie potrzeba. Także tutaj zobaczcie moje miejsce dowodzenia. Nie zobaczycie widoku, ale jest pięknie, jasno, przyjemnie i po prostu energia do działania jest ogromna.
Cześć, wróciłaś już? Mhm. Mówiłam, mówiłam naszym widzom, że byłaś u babci. Piłyście herbatkę? Mhm. A Woo! Powoli, kotek! A występy fajne były dzisiaj? Tak. Super. Tak. Powolutku, bo ty coś zajadasz. Powolutku. Działam, kochani, z obiadem. Robię ryż z kalafiora, właśnie w Blendigo sobie zmieliłam. A w Thermomixie w międzyczasie zmieliłam sobie filet z kurczaka. Mam tu pieczarki, cebulę, kawałek filetu z kurczaka. Dodam koperek, zaraz dodam przyprawy. Bez jajka, słuchajcie, bez bułki tartej, bez mąki. Po prostu samo mięsko, filet zmielony, pieczarki, cebula, koperek. Zaraz dodam dużo przypraw. Zrobię kotleciki, wrzucę do piekarnika, do tego ryż z kalafiorem, kapusta kiszona z jabłuszkiem, z erytrytolem i będzie pysznie. Dobra, Thermomix mi się myje, ja za chwilkę wrzucam swoje kotleciki mielone z kurczaka, takie grzybowe wyszły, pieczarkowe, do piekarnika, a w międzyczasie popijam sobie jeszcze sok pomidorowy i zabieram się za chwilę za ryż, wrzucam na patelnię i działamy. Jeszcze Wam chciałam coś pokazać, mam nadzieję, że tutaj nie będzie nam przeszkadzał Thermomix. O, już się skończyło mycie, także wyłączę i Wam powiem. Ja, słuchajcie, kupiłam sobie nową taką mniejszą patelnię w Pepco ostatnio. Zaraz będę używać, będę robiła na niej ryż, dlatego że jak ja jestem na swojej diecie, to mówiłam Wam w ogóle przez te 4 pierwsze tygodnie nie używam tłuszczu, nic, po prostu a nic, ani na buzię, ani do smażenia. W ogóle unikam tłuszczu. Później oczywiście to się zmieni, będzie kolejny etap. Natomiast, słuchajcie, potrzebowałam taką małą patelnię, tylko i wyłącznie dla mnie, także kupiłam taką w Pepco, piękny taki szałwiowy kolor, tu jest taka ala marmurkowa, zobaczcie, no zobaczę jak się sprawdzi, mam nadzieję, że sprawdzi się fajnie, tak jak mówię, potrzebuję takiej swojej osobistej patelni, ona kosztowała, słuchajcie, 35 zł, także ja zaraz ją wymyję, przygotuję i dzisiaj zrobimy takie, wiecie, pierwsze wrażenie, będę robiła ten ryż z kalafiora, oczywiście ryż wrzucę na patelnię z cebulką, z czosnkiem, wszystko na wodzie, dodam sól, dodam pieprz i to będzie taka moja wersja właśnie ryżu z kalafiora. Słuchajcie, tak pięknie słońce świeci, no po prostu cudownie, cudownie jest w domu. Także Milce kupiłyśmy, byłyśmy z mamą, taki pokarm tutaj nam właśnie pani doradziła. Tutaj też mówiła, że ten pokarm jest bez pszenicy, że jest fajny, ciekawy, że warto też spróbować, także zobaczymy na próbę. Ona tak naprawdę je bardzo szybko, jest ze smakiem. Suchy pokarm też kupowałam już jej z innej firmy i fajnie sobie radzi, super sobie je. Mokry pokarm też, także wiecie, zobaczymy, przetestujemy, co tam się u niej sprawdzi. I chciałam Wam pokazać właśnie kilka rzeczy, które kupiłam i nie wiem, czy sobie usiądę i Wam później pokażę, czy po prostu pokazać Wam teraz tak od razu. O, to zabieram. I tak, a dobra, no to pokażę Wam, słuchajcie. Kupiłam sos sojowy, jasny, dlatego że na diecie mogę używać jasny sos, nie ciemny, także sos sojowy jasny. I też wczoraj w Deals kupiłam Nelci kubeczek taki, 5 zł kosztował, do mycia ząbków, do płukania buźki i pastę z bingiem truskawkową. Słuchajcie, Nelcia mnie już prosiła od dawna o pastę z bingiem, nigdzie nie mogłam znaleźć, więc jak ją wczoraj zobaczyłam, to mówię, wow, jest pasta z bingiem, biorę. Także one dostępne są w Deals i również w Deals były plasterki. Plasterków nigdy dość. Mamy teraz z Pepą, ale jak zobaczyłam, że są z Bingiem, no to też kupiłam. I coś, czego też nigdy dość, słuchajcie, to chusteczki. Tym razem nie z Action, a z Deals. Mokre chusteczki, takie wiecie, dla zwierząt. Tutaj mamy argan oil, tutaj mamy zapach lawendy. Także 20 sztuk zawsze przydają się, szczególnie teraz, jak mamy w domu szczeniaczka. Mam jeszcze 3 rzeczy z Hebe, ale to już Wam pokażę za chwilę.
dobrze, słuchajcie, i mój obiadek gotowy. Ryż z kalafiora z cebulką, z solą, pieprzem i wyciskanym czosnkiem, kapusta kiszona ze sterkowanym takim na drobno jabłuszkiem, no i moje kotlety. Dużo pieczarek dałam, słuchajcie, więc będą to takie kurczakowo-pieczarkowe, także zabieram się za jedzenie, bo już jest ślinotok, słońce w dalszym ciągu pięknie tutaj świeci i ja zajadam. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, jeszcze póki mamy tutaj w miarę okej światło, zrobimy sobie taki szybciutki, nawet mam tutaj Paragon Haul z Hebe, byłam ostatnio w Hebe i tak, dwie rzeczy miałam na swojej chciej liście, więc bardzo się cieszę, że udało mi się je kupić i po prostu jedną już przetestowałam sobie, bo kupiłam wczoraj, więc dzisiaj rano ją przetestowałam i wczoraj wieczorem i powiem Wam, że na razie wow. Także szybki haul z Hebe. Zacznijmy może od czegoś, co bardzo, bardzo dobrze wszyscy znacie. Suchy szampon. Ja ostatnio używam naprawdę bardzo, bardzo mało suchych szamponów. Ostatni testowałam z Deals, ale on kompletnie się do niczego nie nadawał. Później ten z Kerastase, który bardzo lubię, ale jednak on też nie dawał mi takiego konkretu jak te suche szampony z Batiste, jednak są najlepsze, przynajmniej ja tak uważam, u mnie sprawdzają się najlepiej, także kupiłam sobie taki malutki suchy szampon z Batiste, w razie czego, żeby po prostu mieć wtedy, kiedy po prostu będę tego potrzebować i on kosztował chyba 6,99, także suchy szampon z Batiste i rzecz, słuchajcie, jejku, ja naprawdę, ja już chyba jestem jakaś, słuchajcie, staroświecka, ale ja nigdy wcześniej nie zwróciłam nigdzie uwagi, a to jest tak moim zdaniem praktyczna rzecz, tak fajna rzecz, słuchajcie, etui na tampony. Ja na przykład jestem taką osobą, która jak gdzieś wychodzi, to wrzuca sobie gdzieś tam te tampony w osobną kieszonkę i jak zobaczyłam, że jest takie etui w Hebe, było w odcieniu właśnie takim lawendowym i jeszcze w odcieniu miętowym zdecydowałam się na lawendę, to stwierdziłam, wow, jakie to jest super rozwiązanie. Nie wiem, czy Wy słyszałyście i widziałyście już takie etui, czy tylko ja po prostu jestem jakaś staroświecka i dopiero wczoraj w Hebe na żywo taki pojemniczek zobaczyłam. Ja zazwyczaj, tak jak mówię, wsadzam je gdzieś sobie do kieszonki, gdzieś tam potem mi się walają, gubią mi się, więc to absolutnie nie, a to jest taki game changer i jak zobaczyłam wczoraj, no to mówię nawet do mamy, kurczę, jaka praktyczna, fajna rzecz. Były jeszcze takie blaszane opakowania na podpaski. 8,99 etui na tampony, zawsze, wszędzie i dyskretnie. Chowasz tampony i zachowasz porządek w torebce, w krępujących sytuacjach zachowasz intymność i nie będziesz martwić się o zawartość swojej torebki. Niewielkie, dyskretne rozmiary, pudełko mieści się w każdej torebce. No po prostu super sprawa. Także słuchajcie, kupiłam sobie takie etui, pudełeczko na tampony, fajnie, dyskretnie, czy nawet słuchajcie, gdzieś jesteśmy w restauracji, na jakimś spotkaniu, nie wiem, ze znajomymi, z kimkolwiek i idziemy do toalety, prawda, to bierzemy ze sobą takie pudełeczko. Wiecie, nie musimy ciągnąć ze sobą też całej torebki, także pudełeczko wygląda tak, proszę bardzo, czekajcie, czy kliknie, zamknie się od razu, no, pudełeczko, zamykaj się, musisz chyba kliknąć. Czekajcie, bo tutaj już zaraz, o, kliknęło, super. Także bardzo fajny, dyskretny gadżecik do damskiej torebki. Super, 8,99. I teraz mam dwie rzeczy ze swojej chciej listy. Mam tu szampon, ale o szamponie za chwilę i mam ten tonik z Bundy, Bundy Professional. Ja już sobie kiedyś o tym toniku czytałam i stwierdziłam, że przy okazji, wiecie, u mnie dużo tej koreańskiej pielęgnacji ostatnio, mam ten też rewelacyjny tonik, muszę Wam powiedzieć, z Lancome i muszę kupić kolejne opakowanie, bo jest świetny, ale gdzieś na chcieliście właśnie miałam też ten tonik z Bundy, to jest nawilżający tonik z algami, który, słuchajcie, możemy używać w formie po prostu toniku i aplikować sobie na wacik, przemywać twarz, ale możemy też robić to, wiecie, tak rozpylać jak mgiełkę i ja po prostu uwielbiam ten efekt. Kiedyś Wam też polecałam, bardzo lubię i też muszę powrócić, Sensu Mare z algami morskimi, też ten taki tonik w sprayu. Uwielbiam, bo to działa, ale taka mgiełka fajnie też na wakacje się sprawdza, jak jest ciepło, żeby się odświeżyć, nawilżyć buźkę. Przepiękny zapach, przepiękny zapach. Ja teraz nie mogę używać kremów do twarzy. Muszę, jutro będę w Białymstoku, kupić sobie ten żelowy krem, taki żel do twarzy od Garniera, to też Wam pokażę. Ja kiedyś go używałam, jest świetny. Kiedyś w ogóle miałam ten żel do twarzy, krem z Garnier.
dostałam po prostu w paczce PR-owej i był świetny, więc jutro go muszę kupić. Z racji tego, że serum do twarzy nie mogę używać, kremu też, to chciałam taki bardzo nawilżający tonik. Tego recenzję widziałam już nie jeden raz i naprawdę ma świetne opinie, świetne recenzje. Także zapach jest cudowny, ja to stosuję właśnie w formie takiej mgiełki, użyłam dzisiaj rano, wczoraj wieczorem i dzisiaj naprawdę wstałam z taką buzią nawilżoną, a niestety moja buzia w tych miesiącach zimowych ma tendencję do przesuszania się. Także Bandy Pure Care nawilżający tonik z algami, bardzo, 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 bardzo fajny. Aha, i miałam Wam też powiedzieć o cenach, więc tak, szampon Batiste 6,99 i teraz tak, 8,99 to pudełeczko, 37,99 ten tonik kosztował. No dobra, i też tutaj gdzieś na mojej chcieliście był ten szampon do włosów. To jest szampon, słuchajcie, który kosztował 22,99 od Bibio. Włosy przetłuszczające się, sebum cut, innowacyjne składniki. Ekstrakt z białej herbaty, szampon normalizujący. Jak wiecie, ja całe życie, od kilku dobrych lat używam szamponów Kerastase. Ostatnio się wyłamałam i zaczęłam stosować Garnier, który był świetny, który nie obciążał mi włosów. Naprawdę dobry. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o Kerastase, używam od nich tak zwane kąpiele, odżywki, maski. A chciałabym też jakieś inne szampony u siebie wypróbować. Myślę, że to już dobry czas, żeby coś nowego przetestować. I ten, tak jak mówię, był na mojej chcieliście, mega mi się przytuszczają te włosy, słuchajcie, na drugi dzień już one są praktycznie tłuste, więc robię tak, że myję, nie myję, myję. No tak, naprzemiennie. Natomiast też gdzieś fajne opinie na temat tego szamponu wyczytałam, znalazłam, no i zobaczymy. Ja nigdy nie używałam takich szamponów stricte, wiecie, do puszących się włosów, do kręconych włosów, nie wiem, do przetuszczających się włosów, wiecie, takich dedykowanych. Z chęcią spróbuję. Bardzo ładny, taki lekki, przyjemny zapach. Obawiam się tylko jednej rzeczy. Moje włosy nie cierpią naturalnych szamponów, jakichś bio, jakichś organicznych, bez SLS-ów. I boję się, bo moje włosy są później takie tępe, więc sprawdzę i dam Wam znać. A jeżeli ktoś z Was używał tego szamponu, to dajcie też mi koniecznie znać. 22,99 kupiłam w Hebe. Dobra, szybki haul z Hebe dobiega, moi drodzy, końca. Wiem, że lubicie haule, widzę to po Waszych komentarzach. Wiem, że bardzo przypadł Wam do gustu też ostatni haul z Action, także haule gdzieś tam będą się pojawiać, pewnie albo w ekstra vlogach, albo gdzieś też tutaj moje zakupy, polecajki będę Wam pokazywać we vlogach. Dobra, no i to by było na tyle. Takie urocze opakowanie. No, bardzo mnie zaskoczył ten gadżet i uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz, przynajmniej u mnie na pewno będzie w użyciu i świetnie się sprawdzi. Tak jak Wam opowiadałam, Nelcia bardzo chciała Wam pokazać swoje nowe książeczki, bo bardzo... O, co Ty tam masz? Jakiś bryloczek. Bo bardzo ostatnio tak, Kicie Kocie, znowu lubimy czytać. Mamy, słuchajcie, Kicie Kocia, założyłam sobie sweterek. Coś mi się jakoś chłodno zrobiło. Mamy Kicia Kocia mówi dzień dobry. Mamy Kicia Kocia się złości i Kicia Kocia u dentysty. Można otworzyć, zobaczycie. No, można otworzyć, Nelcia Wam pokaże, zobaczcie. No tutaj. Także Leo kiedyś lubił Kicie Kocie, Nelcia była dużo mniejsza, to jej czytała. Ale i tak mamy tą naprawdę książkę. Tę chyba gdzieś mamy, tylko nam się gdzieś zapodziała. O, tutaj. A teraz jak podrosła, to znowu. U mnie Kicie Kocie. No, czytamy sobie. Także takie trzy nowości. No. I będziemy sobie. A w ogóle były trzy za dwa. W takim sklepie, wiesz co, takiej księgarni, ale kurczę, Świat Książki, nie wiem, nie mam pojęcia, jak ta księgarnia się nazywała. I były trzy za dwa, także super też promocja nam się udała.